Kłaniam się, kłaniam wszystkim. Dzień dobry. Chciałbym Państwa zaprosić na krótkie spotkanie z ceramiką okresu rzymskiego. To jest z rejonu Pomorza. Odkryto to tutaj niedaleko Nowej Wsi Lęborskiej. Cmentarzysko z ponad 2000 grobów. Niezwykle bogate. I to stanowisko jest regularnie rozkopywane w tej chwili. No i parę lat temu również szefową wykopalisk była pani magister Dorota Rudnicka z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. No ponieważ ja z panią profesor Mączyńską pracowałem w Babim Dole, też na cmentarzysku z okresu rzymskiego, to pani Dorota dała mi kilka próbek do sprawdzenia, co też w ceramice takiej starej, ponad 1000-letniej, czy około 1000-letniej, też się znajduje. No, badania zostały wykonane, wyniki przekazane pani magister Rudnickiej, no ale gdzieś wsiąkły w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Natomiast wiele informacji, które z tej ceramiki można było wyczytać, takich technologicznych, technologiczno-mineralogicznych, no postanowiłem zebrać i Państwu tutaj zaprezentować, dlatego że ta ceramika z tego wspaniałego stanowiska jest praktycznie no, nieruszona albo bardzo ruszona w bardzo niewielkim zakresie. A tutaj jest miejscowość Czarnówko z grobami. Byłem tam, wizytowałem, no rzeczywiście całe naczynia mosiężne wychodzą, ozdoby różne i złoto i różne inne rzeczy. Zresztą jest to publikowane w książce pana profesora Jana Szustera, której dane o tej książce są na końcu tej prezentacji podane. Zapraszam. Jest w internecie, można sobie wpisać tytuł i po prostu przeglądać. Niezwykle bogate stanowisko, no ale ceramika w zasadzie nieruszona. Badania tej ceramiki z Czarnówka były robione w sposób standardowy, tak jak ja robię we wszystkich stanowiskach archeologicznych. I tutaj są podane informacje o technice badania ceramiki. Nie będę tego czytał, Państwo sobie to możecie sami po prostu znakomicie przeglądać. No i cechy, jakie są oznaczane. W sumie w każdej próbce jest oznaczonych 35 różnych cech, także no jest trochę roboty. Zlicza się po 500 ziarn, zarówno do analiz składu mineralnego, jak i składu ziarnowego. No i to wszystko jest wpisywane do programu komputerowego Pottery, który nie tylko pozwala zbierać te dane systematycznie, ale pozwala porównywać analizy jednej ceramiki z analizami innych fragmentów naczyń ceramicznych. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oznaczony jest 35 różnych cech jednej masy ceramicznej, na tych naczyń czasem bada się ceramicznych wiele. Porównywanie tych danych na piechotę to jest w zasadzie science fiction, tego się praktycznie nie da zrobić. A komputer robi prelim i podaje podobieństwa naczyń w procentach, to znaczy w przypadku zupełnej zgodności, no to jest 100%, że wszystkie cechy są identyczne w obu naczyniach, no a im mniejsza jest ta wartość podobieństwa w procentach, tym to podobieństwo jest mniejsze. Ta metoda może służyć do porównywania zarówno starych archeologicznych, że tak powiem, naczyń ceramicznych, jak też może służyć do porównywania mas ceramicznych garnków starych z lokalnymi surowcami, które się wypala w laboratorium i bada się identycznie jak ceramikę archeologiczną. Więc przejdźmy do próbek.
Tu mamy, one tutaj mają swoje numery, to podała te numery pani magister Rudnicka. Czarnówko 428. No i cóż my tu widzimy? To jest przekrój ceramiki w mikroskopie, oglądany w mikroskopie mineralogicznym, w świetle spolaryzowanym, jak to się fachowo mówi, przy częściowo skrzyżowanych polaroidach. Widzimy tutaj strefę utleniania. Powierzchnia naczynia była brązowa, dlatego że do pewnej głębokości ścianki wchodził tlen, wchodziło powietrze, no i minerały się utleniały. Natomiast głębiej centralna część tego przełamu, tak zwanego ściany naczynia, była wypalana bez dostępu powietrza, stąd też jest ciemna. No, charakterystyczną cechą są tutaj domieszki. Występują piroksyny, te takie na czerwono oznaczone, i sporo jest kwarcu. Widać, że materiał jest w zasadzie drobnoziarnisty i do niego dodawane są plagioklazy. To są plagioklazy, właśnie piroksyny, okruchy skał. Także ceramika, masa ceramiczna była schudzana przed uformowaniem naczynia. No i widać, że formowanie było na kole, dlatego że tutaj widzimy taki system mikroszczelin, które dodatkowo się powiększają w procesie suszenia ceramiki przed jej wypaleniem. No i ten układ tych mikroszczelin jest równoległy do ściany naczynia, to znaczy na pewno naczynie było formowane na kole. Co jeszcze ciekawego, w tym naczyniu, w tej ceramice, na powierzchni zewnętrznej występuje substancja organiczna, która no, prawdopodobnie to jest sadza, no, ale niestety resztki naczyń zabrała pani magister Rudnicka Dorota do muzeum, także one tam gdzieś tkwią. No i tu mamy komplet analiz tych, o których mówiłem. To wszystko jest po angielsku, dlatego że ten program Pottery jest po angielsku. No, nie było czasu na robienie analiz składu ziarnowego, więc jest podany tylko skład mineralny. Wygląda, że głównie są minerały jelaste, termicznie zmienione, domieszka kwarcu, troszkę skaleni potasowych i plagioklazów, pojedyncze okruchy skał, fragmenty skał magmowych, no i biotyt się pojawia, który jest takim wszędobylskim dosyć minerałem w strefie Pomorza, bo tam mamy narzutniaki skandynawskie. Jeżeli tłuczono na przykład gnejsy, skały metamorficzne, które są pochodzenia skandynawskiego, to zawsze w tych gnejsach jest trochę biotytu i on się tutaj do tej masy ceramicznej dostał. Temperatura wypału jest rzędu 650 stopni przy słabym dostępie powietrza. To jest bardzo interesująca próbka. 429, też schudzana, a szczególnie interesujące są takie kluski, że tak powiem, nierozmieszanego materiału. Dlaczegoż to jest takie interesujące? Dlatego, że po pierwsze, ten materiał w kluskach jest nieco inny od tego materiału, który jest zasadniczą masą ceramiczną. A po drugie, no, badałem sporo garnków ceramicznych w obszarze Morza Śródziemnego. Zarówno w Grecji, włoskie naczynia, amfory badałem, francuskie. Tych naczyń się nabadałem w Turcji. A no i już nie powiem, że na południu, prawda, z Maroka miałem próbki, no, egipskie i tak dalej. Więc tego typu materiały, tego typu gliny, w każdym razie niezwykle podobne są, występują jako gliny tak zwane terra rossa, czyli ziemia czerwona. I to się powtarza we wszystkich naczyniach basenu Morza Śródziemnego. A więc
to naczynie jest prawdopodobnie importem z tamtego rejonu. No trudno powiedzieć, z którego miejsca, bo to właściwie praktycznie się nie da, chyba że będą jakieś typologiczne wskaźniki. Natomiast nie jest to produkcja lokalna. To jest naczynie, które przyjechało stamtąd i nie dlatego, że na miejscu nie było dobrych naczyń, bo to tutaj tych glin polodowcowych dobrej jakości jest masa i wiele stanowisk ma ceramikę lokalną. Zresztą Czarnówko też głównie lokalną ma. Naczynia służyły wtedy do przewożenia towarów różnego rodzaju sypkich, czasem i płynnych, więc to prawdopodobnie jest import, co wiąże cmentarzysko rzymskie z południem Europy. Temperatury wypału niezbyt wysokie, 650 stopni, wypał też w zasadzie w takim przysłowym dostępie powietrza. Minerały i lasty termicznie zmienione pod 80%. Tu mamy przełamy, barwy przełamów, jest niemalowana ceramika, nieszkliwiona. No i skład, występują właśnie te kluski skał typu terra rossa, tej gliny czerwonej z południa, to 5%. Okruchy jakichś skał magmowych, trudnej do identyfikacji przy tej wielkości, że tak powiem, próbek. Tu jest próbka 431, też bardzo specjalna, dlatego że masa ceramiczna jest bardzo drobnoziarnista, to taka właśnie, takie nic i te białe punkciki to są ziarenka kwarcu. I w tej masie, tą masę schudzano okruchami skał magmowych. Tutaj jest fragment granitu biotytowego, tuż pod powierzchnią, wewnętrzną pod powierzchnią ściany ceramiki. Także masa ceramiczna była zbyt tłusta i schudzano ją tłuczonym, bo to jest tłuczony granit, bo ziarna obtoczone, czyli okrągłe, zaokrąglone, owalne, to są naturalne, a tak połupany granit, no to ewidentnie jest tłuczony jako dodatek. I tutaj tych okruchów, tych dodatków skał grupy granitu jest sporo, 27%, to jest bardzo dużo. Minerałów ilastych nieco mniej niż w poprzednich naczyniach, temperatura nieco wyższa, 700 stopni, środowisko redukcyjne, wypału i studzenie z dostępem powietrza, więc technologia już zaawansowana. Przede wszystkim dodatek tego tłuczonego granitu świadczy o tym, że garncarze robiący to naczynie wiedzieli, że ta skała potłuczona nie tylko schudza glinę, ale również, ponieważ jest tu skaleń potasowy, poprawia właściwości wytrzymałościowe naczynia i można ją wypalić bardzo solidnie przy nieco mniejszym zużyciu drewna do wypału. Zresztą technologia dodawania skaleni potasowej jest do dzisiaj stosowana w wielu firmach produkujących ceramikę współczesną, płytki podłogowe, prawda, i tak dalej. To też jest interesująca próbka z Czarnówka, dlatego że materiał jest polodowcowy, ta cała masa taka z drobnymi ziarenkami kwarcu. Występują okruchy skał magmowych, też ze skaleniem potasowym z plagioklazami. Okruchy skaleni, tu akurat jest plagioklaz, ale skalenie potasowe występują też. Czyli ceramika jest schudzana ponownie materiałem zasobnym w potas. A jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że na wewnętrznej ścianie ceramiki, no prawie niewidoczne gołym okiem, ale widoczne przy pewnym powiększeniu, troszkę większym, jest spalona substancja organiczna, która była w tym garnku, więc jakaś spalenizna.
No niestety pani Dorota zabrała te próbki z powrotem. Nie było szans wsadzenia tego pod mikroskop skeningowy, żeby ewentualnie się przyjrzeć dokładniej, co to też tutaj się spaliło w tym garnku te tysiąc, prawie 2000 lat temu. A, no takie badania zrobiłem ostatnio dla pana dyrektora Jana Gancarskiego z Krosna. No i też była spalenizna. I tam to wygląda na coś zbliżonego do spalonego mleka. Prawdopodobnie garnek pękł podczas grzania, no i wszystko się wylało, a resztka organiki się spaliła. No, w tej ceramice też jest sporo okruchów skał z grupy granitów, no ale mamy też fragmenty skał metamorficznych, są skalenie, plagioklazy 4,04%, potasowe skalenie 2,2%, temperatura wypału no, nie najwyższa i w każdym bądź razie domieszek jakichś takich spektakularnych. Jest troszkę muskowitu, biotytu, także to ze skał metamorficznych, typu gnejsów, jakichś łupków błyszczykowych i tak dalej. I próbka 434. A tutaj widać również formowanie na kole. Widzicie Państwo ten układ taki liniowy, równoległy do ścian naczynia. I tutaj również na wewnętrznej ścianie tego rozbitego naczynia, którego fragment dostałem do badań, jest sporo organiki bardzo interesującej, no ale nie było szans się jej przyjrzeć. Ceramika wygląda na nieschudzaną albo schudzaną w jakimś niewielkim zakresie, na co wskazuje uziarnienie materiału, bo jest tu bardzo drobny, średni, nieco grubszy i dość gruby materiał. Także krzywa uziarnienia, tak zwana granulometryczna, nie ma rozkładu dwumodalnego, bo jeżeli jest rozkład dwumodalny, że jest dużo małych ziarenek i trochę grubych ziarenek, a między tymi dwiema strefami ziarenek drobnych i grubych, no jest taka obniżka, że tak powiem, zawartości, no to ewidentnie te ziarna grubsze są dodawane. Tutaj sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie jest naturalny surowiec, w którym zresztą oprócz klasycznego składu, bo tutaj nie bardzo jest co kombinować, proszę Państwa, bo ta ceramika musi mieć odpowiedni skład mineralny, żeby się dobrze wypaliła. No nie może być 500, że tak powiem, 200% jakiegoś minerału, który ni stąd, ni zowąd się pojawia, to ona się musi trzymać składem mineralnym w pewnych ryzach, od do. No i tutaj jest masa ilasta, minerały ilaste termicznie zmienione, to jest 65%, kwarc, dość dużo jest skaleni potasowych i fragmentów skał magmowych też ze skaleniem potasowym. Kolejna próbka, która no, podczas suszenia dość mocno spękała wewnętrznie, czego nie było widać na gołym okiem. No i garncarz mimo to tą ceramikę wypalił. Pozostały takie pustki. Ceramika więc nie była najwyższej jakości. I też mamy tu taki drobniutki materialik, właśnie ilasty i okruchy, grube okruchy i kwarcu, i plagioklazów, skaleni potasowych, więc jest to materiał bez wątpienia schudzany. No, w składzie mineralnym tak wygląda, że 15% to jest właśnie, są dodatki okruchów tłuczonych specjalnie, tendencyjnie skał magmowych i 8%, prawie 9% okruchów skał metamorficznych, też ze skaleniem potasowym. Takich powiedzmy z grupy gnejsów skaleniowo-biotytowych, coś takiego. Temperatura wypału niezbyt wysoka. Wypał w atmosferze takiej właściwie prawie że redukcyjnej. Próbka 441 pod mikroskopem tak się prezentuje.
No, też jest dużo materiału drobnego i grubsza okruchy ziarn, więc masa ceramiczna była schudzana. Też okruchami skał magmowych. Czyli to było powszechne na Pomorzu, że lokalnie garncarze wiedzieli, że trzeba pododawać do tych glin polodowcowych tłustych, potłuczonych odpowiednich skał. I oni te skały umieli wybrać, tłukli je i dodawali do masy ceramicznej, dzięki czemu te gary były dość dobrej jakości. Temperatura wypału rzędu 700 stopni. I tutaj mamy taki rozkład prawie że normalny uziarnienia, bo najwięcej jest, prawda, drobnych, bo tu jest w mikrometrach, czyli 15 do 60 mikrometrów ziarna i potem aż do wielkości ziarn około 2 mm. Tutaj widać, że materiał jest głównie drobnoziarnisty, no i nieco jest ziarn grubszych. Proszę Państwa, to jest bardzo przeglądowa prezentacja wyników badań. Tutaj są wnioski, które Państwo możecie sobie spokojnie przeczytać. Nie będę czytał tego, bo to byłby wstyd. W każdym bądź razie, no te wyniki są bardzo ciekawe, zwłaszcza ta jedna próbka, która jest bez wątpienia importem z rejonu basenu Morza Śródziemnego. Skąd to trudno powiedzieć. Natomiast bez wątpienia, no, patrząc na publikację książkową pana profesora Jana, która jest za chwilkę pokażę namiary na tą książkę, no to tak wygląda, że w Czarnówku są tylko same metale, prawda, różnego rodzaju precjoza, no by piękna książka, ale bardzo selektywnie wybrane przedmioty do jej napisania, do zaprezentowania. Natomiast ceramika jest traktowana po macoszemu, a jest to dosyć ważne źródło informacji na temat kultury, na temat życia. Jeszcze do tej spalenizny się Czech zabierze, co tam gotowali w tych garach i tak dalej, to może być interesujące. Plus, no, ewentualne importy właśnie rzeczy, które były przywiezione z obszaru basenu Morza Śródziemnego. Tutaj jest tych publikacji na temat Czarnówka jest dość sporo. Są też takie raporty pani magister Doroty Rudnickiej, gdzie można się zorientować, co w których latach było tam wykopywane i gdzie kopano. Ale na razie najnowsze i najbardziej obszerne obszerna jest ta publikacja z 2018 roku, którą polecam, bo pięknie wydana i sporo roboty kosztowała. Także tyle by o Czarnówku. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na następne spotkanie. Do zobaczenia.